Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostałam zaproszona do akcji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu, filia w Gnieźnie, za co bardzo dziękuję. Mam się z Państwem podzielić informacjami dotyczącymi zawodu, który wykonuję. Postawiono mi dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi, czy zawód wybrał mnie, czy to ja wybrałam zawód? W moim przypadku odpowiedź nie jest do końca taka jednoznaczna, ponieważ kończyłam studia historyczne, a więc z wykształcenia jestem historyczką, nie mylić z histeryczką. Zdobyłam uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, a więc można powiedzieć, że takim pierwotnym moim zamysłem i marzeniem było bycie nauczycielką. Natomiast koleje losu mojego ułożyły się tak, że w tej chwili pracuję w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie jestem kierowniczką działu edukacji muzealnej, a więc najprościej mówiąc, jestem edukatorką. Ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie nauczycielka, edukatorka to praktycznie to samo. Natomiast no nie jest tak. Muzeum nie jest szkołą, szkoła nigdy nie będzie muzeum. Wiadomo, że w muzeum są obiekty, są zabytki, a więc praca wygląda troszeczkę inaczej. I jak to jest z pracą edukatora? To bardzo przyjemna praca dla ludzi, którzy lubią kreatywność i którzy lubią działanie. Pewne kompetencje trzeba posiadać takie jak nauczyciel. Między innymi trzeba lubić ludzi i nie bać się wystąpień publicznych. Jest to praca, która daje dużo satysfakcji, jeśli właśnie pewne kompetencje się posiada i lubi się ją. A więc z jednej strony można powiedzieć, że po troszeczku ten zawód wybrał mnie, a z drugiej strony wybrałam go i ja, bo jakoś już ładnych kilka lat w tym muzeum jestem i mówiąc szczerze, absolutnie tego nie żałuję. Drugie pytanie, które mi postawiono, brzmiało, jak długo trzeba pracować w tym zawodzie, aby być dobrą. Powiem szczerze, że uśmiecham się na to pytanie, ponieważ jakby jest w nim zawarta taka informacja, która sugerowałaby, że zawód, który wykonuję, że właściwie w tym zawodzie jestem dobra. Jeśli powiem, że tak myślę, wyjdzie, że jestem nieskromna. Natomiast de facto to nie jest nieskromność, to raczej pewnego rodzaju pewność tego, że to, co się wykonuje, jest dobrze robione. I tak też w sumie uważam. Natomiast jeśli chodzi o podanie... No właśnie, jak to określić? Liczby? Jak długo trzeba wykonywać dany zawód, aby być dobrym w nim? Myślę, że każda osoba, której postawi się to pytanie, będzie miała ten sam dylemat i nie do końca będzie wiedziała, jak na to pytanie odpowiedzieć. Ponieważ zdarzają się osoby, które wykonują dany zawód, dajmy na to 2 lata. I są w tym świetne, bo odnalazły swoją pasję, bo czują to, co robią i chcą to robić. Ale przychodzi 4. rok i wypalają się. Są takie osoby z kolei, które powoli się rozkręcają, czyli na początku może nie do końca czują się w tym wszystkim, natomiast mija 5., 6. rok i są w tym świetne. Dlatego wydaje mi się, że nie można jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. To, co jest najważniejsze, to to, aby wykonywać takie zajęcia, które przynoszą nam satysfakcję, które w pewien sposób pomagają nam się realizować i twórczo, i właściwie można powiedzieć i zawodowo, i prywatnie, ponieważ ja przez to, jak podchodzę do mojej pracy, nie zawsze dzielę nawet swój czas na prywatny i ten związany z pracą. To ma swoje plusy i minusy. Natomiast w dzisiejszych czasach wykonywanie zawodu, który przynosi radość i który przynosi energię, a właściwie daje tą energię, myślę, że jest czymś bardzo cennym. A więc decyzja, jaką podejmuje się, wybierając jakby nie było, swoją przyszłość i to, czym się będziemy zajmowali, jest jedną z najważniejszych w życiu. Natomiast życie układa się różnie. Czasami ten wymarzony zawód pojawia się wiele lat po studiach i nie jest w ogóle z nim związany. Życzę wszystkim, abyście wykonywali pracę taką, o jakiej marzycie.